Witam serdecznie. Zobaczymy kolejną partię z ostatniej drogi Fischera od meczów pretendentów. Jego przeciwnikiem był niebyle kto, Henryk Meking, wschodząca gwiazda brazylijskich szachów. To turniej był w 70 roku. Trzeba powiedzieć, że Meking wygrał dwa następne turnieje międzystrafowe w 73. W 76 roku, w 74 przegrał mecz z Wiktorem Korcznojem. 3 do 1. Grało się do trzech zwycięstw. 3, chociaż jedną hiszpańską bardzo, bardzo ładnie wtedy z Korcznojem wygrał. Na punkcie F7 oczywiście. Fischer białe, Henryk Meking czarne, potem dopadła niestety Mekinga choroba, miał zanik mięśni. Wrócił do szachów kilka lat temu, ale to już nie było to. Także gramy sobie tu powoli i spokojnie. Fischer B3. To nie jest takie głupie. Goniec B2, C5, skoczek F3, skoczek C6, E3, skoczek F6. Tak naprawdę gra obronę hetmańsko-indyjską odwróconymi kolorami. Jak ktoś nie wierzy, obrona hetmańsko-indyjska wygląda tak. O, to jeszcze czarnymi. I tu można przyjść gońcem na B4, więc tutaj Fischer sobie gra. Białymi się nie przejmuje. Niektórzy mówią, że to debiut Larsena. Zdobywa przewagę na czarnopolowej części szachownicy. I mamy czystą obronę hetmańsko-indyjską. Tam czarny gra D6, tu D3. C3. I skoczek E5. Dostał czarne pola. A Meking ma białe. Skoczek D7 nie pomagał. Wieża C8. Idziemy drugim koniusiem. Ktoś powie, że to debiut Birda. No, powstał debiut Birda. Słabsze było skoczek C6. Z równą pozycją. No po co? Kto wymienia, ten traci. F4, hetman G4, już grozi szachmat. I szachmat. I wieża F3, jak w tej słynnej partii, młynek grozi. Wieża AF1, bicie na E5 jest ryzykowne, bo goniec będzie trup. Na punkcie F7 tu jeszcze wieża się przerzuci na H3. Próba kontrataku. W zasadzie partia jest już strategicznie wygrana. Wieża G3. Grozi. Grozi. Hetman G7. G6 nie pomaga. Goniec E5. No to niestety tragedia. Być może w Brazylii jeszcze ten Meking był młodym zawodnikiem. Nie dotarł, bo tam Ameryka była późno odkryta. Tam Cortes, Amerigo Vespucci, Krzyś Kolumb. I może nie znał bicia w przelocie. I całą stawkę postawił na F5. Ale Fischer znał. O, wtedy to już znał. W zasadzie Fischer bicie w przelocie to już chyba stosował. O, w tym turnieju, co prowadził 8,5 z 10, uciekł, zapomniałem. Skleroza. Wieża F6. I tu niespodziewanie dla wszystkich zrobił malutką kombinacyjkę.
wziął pioneczkę, o taką małą. Zwojenie pionów specjalnie nie przeszkadza, bo jest zły goniec. Zły goniec i silny koniś. Wieża E8, G4, jak się pion wymieni, to będzie zdrowy pion więcej. Koniś F3 też idzie na E5. No nie pomagało. AB3, AB3, król G7. No i teraz już fischer lekutko. Pion na G5. Skoczek H4. Goniec broni dzielnie pola F5. No, piona trzeba bronić. Czarne są prawie w cugcwangu. Ruchów nie mają. Król się zbliża do gry. Teraz go nacisną na tego. Bicie, bicie, C4. No oczywiście nie wybił, że się wymienia tylko część pionów, żeby król się przedarł. Wieża nie ma ruchu, nie może odejść siódmej linii. Tutaj te o. Kryją komplet. I trafił go w najmocniejszy punkt. To nie może bardzo bić, bo tam koniś wchodzi. No i skoczek idzie po piona E5. Można już się dawno poddać, ale mekim dzielnie. Mekinga nazywamy szachowym Pele. Szachowy Pele to taki Edson Arantes da Nascimento. Nie można go. Skoczek C4, król D8, skoczek D6, wieża G7, król F2, król C7. I co zrobił? Odciął z wieżą króla. Te piony same wygrywają, chociaż tam wszystko wygrywało. Idą piony, król odcięty. Można powiedzieć, że Fischer wygrał lekutko. Tak jakby zaskoczył pierwszym ruchem. To nie jest jakiś debiut tam kogoś. To jest to obrona hetmańsko-indyjska z tempem więcej. Solidny debiut. Łapie czarne pola. Tu dużym błędem jest stawianie skoczka na C6. O pogonie z B5. Biały zdobywa przewagę na białopolowej szachownicy. Tu już koniś grozi uciec. O. Zajmuje czarne pola. Wspiera go. Grozi mat. Zdwojenie wież. Kiepski goniec. Silny kuń. No i tu kluczowy moment. Fischer grał. To nie pamiętam, czy opisywano to, że jak nie było filmu, bardzo chętnie byśmy zobaczyli, jak Henryk Meking się zachował, jak się mimika jego twarzy, kiedy Fischer mu tego pionka dziabnął. Ale autorytet Fischera był taki, że chyba w końcu nie zaprotestował. I to maluteńka kombinacja. Przeciążenie hetmana. Na podwiązce wzdłuż linii G bierzemy wieżę. Bardzo ważny pion. I wieża idzie tam, z tej strony. Czarna wieża przykuta do linii siódmej. Skoczek grozi skoczyć na F5. Jak skoczek skoczy na F5, będzie po wszystkim. Więc goniec idzie z tej strony. Tu przykryte pola. Ogolił go elegancko. Uproszczenie i odcięcie czarnego króla od pionków E i F. Coś pięknego. Dziękuję za uwagę.